zawierzamy, że dostawca już to przemyślał. No właśnie, czy słusznie? Życie pokazuje, że nie do końca. I teraz, co my tutaj, Filip, moglibyśmy podpowiedzieć? Wiesz co, Andrzej, automatyzacja. No wiesz, matryca jest piękna, ale niestety jest tylko na papierze. I kompletnie nic z tego nie wynika dla... Cześć! Witamy na kanale Gierce Ninja. Tutaj dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem w pracy z systemami Gierce. Ja nazywam się Filip, a to jest Andrzej. Witamy w kolejnym odcinku, gdzie opowiemy o najczęstszych błędach w podejściu do budowy matrycy SOD. Jest to odcinek na poziomie ekspert. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czego unikać, gdzie czekają na Was pułapki i jakie błędy zostały popełnione podczas implementacji matrycy SOD, to ten odcinek jest dla Was. Zebraliśmy 5 przykładów z naszych doświadczeń, które zobrazują te problemy. Kolejność prezentacji jest losowa, bo chcielibyśmy też poznać Waszą opinię, które z nich są dla Was najistotniejsze i być może zdarzyły się w Waszych środowiskach. Zachęcamy też do kontaktu i przesyłania nam Waszych doświadczeń i przykładów błędów w tym obszarze z Waszych środowisk. Z przesłanych przykładów wybierzemy kolejną grupę, którą omówimy w następnym odcinku. Dla pierwszych 5 osób, które zostawią nam opis błędu w komentarzu pod tym filmem... Oczywiście nie błędów, które poruszamy w dzisiejszym odcinku. Dokładnie. Przygotujemy specjalny upominek z logo Gierce Ninja. Filip, ale to oznacza, że te osoby muszą wytrwać z nami do samego końca tego odcinka. To może nie przedłużając w takim razie, poproszę teraz o pierwszy przykład obserwacji z Twojego jakże bogatego doświadczenia zawodowego. Jasne. Błąd numer 1. Brak zaprojektowanej matrycy SOD dla uprawnień, czyli nawet nie wiemy, jakie ryzyka związane z dostępem mamy w systemach IT. Jeśli nie do końca pamiętacie, co to jest i jak działa matryca SOD, to zapraszamy do obejrzenia naszego odcinka na poziomie podstawowym, gdzie nasz bohater zamaskowany John pokazuje, jak to działa w praktyce. Filip, to jaka jest nasza sytuacja związana z tym błędem? Tak, realizujemy projekt wdrożenia nowego systemu IT, na przykład systemu SAP ECC lub S4HANA. Możemy też Microsoft Dynamics czy Oracle'a. Również Workday'a, QAD lub ServiceNow. Bez względu na to, czy realizujemy to wdrożenie w formule cloud czy on-prem, priorytetem jest dostarczenie i uruchomienie określonej funkcjonalności. Mimo że tyle teraz mówi się i pisze o bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie, to takie aspekty jak zabezpieczenie operacji biznesowych odpowiednimi uprawnieniami często traktuje się jako tak zwaną wisienkę na torcie i zostawia się ten temat na sam koniec. Sam proces budowy tych uprawnień najczęściej jest robiony w pośpiechu, jest standardowy, dostawca odpowiada za budowę ról wzorcowych, a klient opracowuje te właściwe z przypisaniem do odpowiednich użytkowników. Czyli można powiedzieć, że to takie typowe wdrożenie systemu i tym samym typowy rozdział odpowiedzialności w systemie. Wdrażamy tak zwane najlepsze praktyki, ale delikatnie mówiąc, nie do końca poświęcając czas na refleksję nad nimi. W tym podejściu nie ma czasu na pochylenie się nad tematem ryzyk. Zawierzamy, że dostawca już to przemyślał. No właśnie, czy słusznie? Życie pokazuje, że nie do końca. Tak, bo bardzo dużo czasu zarezerwowano na koncepcję, dyskusję, a zbyt mało na walidację tego działającego systemu, a tym bardziej robienie tego na docelowych uprawnieniach, które często na moment realizacji testów takiego systemu nie są jeszcze nawet gotowe. Tak, tak, brakuje też podejścia opartego na analizie ryzyk dostępu, czy takiego risk-driven approach. Nie zastanawiamy się, gdzie mamy ryzyka, co nie należy łączyć, co ograniczać, tylko implementujemy tak, żeby zapewnić maksimum funkcjonalności. No i teraz pytanie, Filip, co wtedy dzieje się z tymi proponowanymi uprawnieniami? No wiesz, to standardowe podejście pomija, albo będąc precyzyjnym, nie rezerwuje wystarczającej ilości czasu, aby przemyśleć dobrze kwestie zabezpieczenia tych operacji i samych uprawnień. A tym bardziej nikt nie myśli o przygotowaniu matrycy rozdziału obowiązków. Często jest to pomijalne lub brakuje świadomości, że to należy wykonać, tak zwany dobry
praktyk. Jaki jest tego skutek? No, uprawnienia nie przechodzą pierwszych audytów zewnętrznych. Mhm. Testy UAT robione są na szerokich uprawnieniach, bo priorytetem jest dostarczenie funkcjonalności. Mhm. Trzeba takie uprawnienia poprawiać, a często niestety budować od początku. I to generuje nam dodatkowe koszty po starcie systemu, mhm. i tych kosztów nikt nie przewidział na etapie planowania projektu. Mhm. A wariant z audytem znajdującym problem, to jest dla mnie wciąż wariant optymistyczny. Gorzej, jeżeli ryzyko się zmaterializuje i dojdzie do istotnego błędu lub nadużycia w trakcie korzystania z systemu. I teraz zastanów się, Filip, co możemy zrobić, aby uniknąć tego błędu? Dobrym pomysłem jest wydzielenie uprawnień do osobnego strumienia pracy projektowej. Przypisanie tam osoby odpowiedzialnej za realizację tych prac, która będzie tego tematu pilnować, aby zespół zebrał odpowiednie wytyczne, zaplanował warsztaty, uwzględnił w podejściu narzędzie do monitorowania dostępów. Upewnił się, że nadawane do użytkowników role na moment startu produkcyjnego tego systemu będą wolne od ryzyk i nadmiarowych uprawnień. Czyli trzeba to już myśleć o tym na etapie planowania prac. Tak, wiesz, zarezerwować odpowiednią ilość czasu, nie tylko z IT, tak, ale również osób z biznesu. A jak taką matrycę już zbudujemy, no to kolejnym wyzwaniem jest, jak zapewnić, aby była ona aktualna. Andrzej? No ale tutaj już przechodzimy do kolejnego błędu, czyli braku procesu utrzymania aktualności matrycy SOD. Mhm. Błąd numer dwa. Brak procesu utrzymania aktualności matrycy SOD. Nasza sytuacja. Powstała matryca SOD. Jest super. Hurra! Ale matryca leży na współdzielonym dysku i albo nie jest aktualizowana w ogóle. Co jest najczęstszym przypadkiem? To tak, to prawda. Albo zmieniają wszyscy i ciągle. Duża matryca, ponad 100 ryzyk i 50 czynności wrażliwych, w kilku systemach, całość w plikach, wprowadzanie zmian bez zachowania odpowiedniego procesu zarządzania zmianą. Bez analizy wpływu tych zmian, na przykład na ilość ryzyk, wiesz, w systemie. Czyli brak kontroli nad zmianą. Dokładnie. Konfiguracja techniczna czynności jeszcze przechowana w kolejnych osobnych plikach. No i do czego to prowadzi? Jaki jest tego skutek, Andrzej? Jaki jest tego skutek? Skutek jest taki, że mamy bałagan. Czyli jest kilka wersji tej matrycy. Zmiany nie mają odzwierciedlenia w procesach budowania ról czy nadawania uprawnień. Mamy tak naprawdę kontrolę tylko na papierze, a całkowity brak transparentności w zakresie aktualnej zawartości matrycy SOD. Być może jesteśmy w stanie wybronić proces przed audytem. Takim na papierze. No taki na papierze, tak. Ale jeżeli ktoś się przyjrzy naszym procesom z bliska, to zgłosi słabość w procesie i oczywiście podniesie to uprzejmie w rekomendacjach dla zarządu. I teraz, co my tutaj, Filip, moglibyśmy podpowiedzieć? Wiesz co, Andrzej, automatyzacja, czyli po prostu korzystanie z narzędzi klasy GRC, które spowodują lepszą kontrolę nad procesem wprowadzania zmian w samej matrycy, na przykład poprzez dedykowany workflow albo historię zmian realizowanych w matrycy, i poprawią kontrolę organizacji nad całym tym produktem. Ale przejdźmy zatem do kolejnego błędu, czyli... Błąd numer 3. Skorzystanie ze standardu bez odpowiedniego dostosowania. Tak, to jest to, co nas najczęściej boli, czyli klient kupił rozwiązanie, usłyszał na spotkaniach, że to są najlepsze praktyki pasujące do każdego środowiska, wdrożył bez dostosowania, a teraz siedzi sfrustrowany tym tematem, że to nie działa, nie realizuje zakładanego procesu. Tak, arcydzieło marketingu czy sprzedaży. Damy wam narzędzie z matrycą, która pasuje do wszystkiego. Ale jak coś jest rzekomo dobre do wszystkiego, to nie jest dobre do niczego. No i to jest właśnie to. To się często zdarza. Mamy kolejny przykład dużej firmy. Koniec wdrożenia systemu S4HANA. Temat uprawnień przed go-live'em wchodzi na agendę kierownika projektu, który nie ma zupełnie czasu zorganizować prac w tym obszarze. Decyduje się na skorzystanie z gotowca lub korzysta z zaleceń firmy audytowej, które dotyczyły do utworzenia takiej matrycy. Tak? I to jest coś, co jest częstą pokusą, kiedy brakuje czasu, kiedy brakuje właściwego podejścia, ale czy to jest słuszne?
No tak, no szybka implementacja z gotowca. Mhm. Zamknięcie tematu bez udziału biznesu. No, brzmi fajnie. Prawda. Natomiast przy pierwszym wniosku o nadanie uprawnień, przy pierwszym raporcie dotyczącym ryzyk SOD, mamy bardzo silny opór biznesu, tak zwany pushback, taka fala, która nas zmiata. Dlatego, że biznes nie mówi, jak mamy odpowiadać za ryzyka, których nie znamy. Nie rozumiemy, nie są one prawidłowo ocenione, jest ich w ogóle za dużo, a tak w ogóle to w ogóle nie mają sensu. Tak, to prawda. Trochę im dajemy pretekst do takich wniosków, bo nie zaangażowaliśmy ich wystarczająco mocno w temat. I co możemy tutaj pomóc, Filip? No wiesz, stosowanie z tych gotowców, no nie, czy to producenta, czy tych, które gdzieś tam pozostaliśmy jako zbiór najlepszych praktyk od audytora, nie jest zupełnie złe, jeżeli robi się to oczywiście w odpowiedni, mądry, przemyślany sposób. Czyli traktuje jako punkt startu do właściwych dyskusji z właścicielami biznesowymi, a nie końcowy produkt. Takie dyskusje w formie warsztatów pomagają szybciej wypracować pierwsze rezultaty i zbudować dobry klimat zrozumienia do pracy nad kolejnymi ryzykami. Standard pozwala lepiej poczuć ten temat, tych ryzyk, właściwie się do niego zabrać, przyspieszyć start. Ale ważne jest to, aby go odpowiednio dostosować do aktualnie działających, czy na przykład tych planowanych procesów. Na przykład określić zakres kluczowych czynności, dla nich zdefiniować ryzyka. Pamiętając też o naszych dostosowaniach, czyli tak zwanych kustomizacjach, rozszerzeniach klienckich. Ale tutaj przechodzimy już do kolejnego błędu. Płynny. Czyli błąd numer 4. Różne zrozumienie krytyczności poszczególnych ryzyk. I tutaj jaką mamy sytuację? Prace warsztatowe realizowane są w różnych grupach biznesowych, które różnie rozumieją krytyczność czy istotność, czy wpływ tych ryzyk na biznes. Oczywiście dla każdego właściciela obszaru czy procesu biznesowego jego procesy są najważniejsze. Zawsze są krytyczne, a pozostałe nie do końca istotne. Jaki jest tego skutek? No właśnie, to skutek jest taki, że analiza ryzyka jest niepoprawnie wykonana. Interesariusze mają różne zrozumienie zagrożeń dla organizacji, a tym samym formułują różne wnioski w zakresie samych poziomów tych ryzyk, co powoduje, że możemy niepotrzebnie angażować siły i środki na rozwiązywanie konfliktów niosących niewielkie ryzyka, a jednocześnie, wiesz, pomijamy te, które są ważne i krytyczne. No. Dokładnie, i stanowią istotne zagrożenie dla organizacji. Ale może po prostu nie przybiły się do świadomości uczestników warsztatów. Dokładnie. Dokładnie tak. No i co możemy zrobić, aby wiesz, tego uniknąć, tego błędu? Tak, przede wszystkim wprowadzić spójne i w miarę arbitralne definicje poziomów ryzyka. Możemy oczywiście dać biznesowi przykłady podobnych ryzyk, określić szanse materializacji, czy wycenić straty finansowe lub wizerunkowe wynikające z materializacji tego ryzyka. Z naszych doświadczeń najlepiej sprawdza się trójstopniowa skala, taka jak światło. Semafor, gdzie mamy trzy poziomy ryzyka i w uproszczeniu wygląda ona tak. Światło czerwone, czyli ryzyka wysokie, to te, które spowodują realne straty finansowe dla organizacji, jeśli osoba mająca te uprawnienia oczywiście wykorzysta je. Mogą to być również kary finansowe, czy bezpośrednie działania mające wpływ na wartość wycenę firmy. Średnie, czyli żółte światło, to takie, które mogą spowodować błąd w procesie, bądź też nieprawidłowo zaraportować dane. I niskie, czyli tak naprawdę wszystkie pozostałe, tak powiedzmy w uproszczeniu. Oczywiście każda organizacja może to dowolnie definiować. Ważne jest jednak, aby to było ustalone przed warsztatami, a w trakcie warsztatów powtórzone. Czasem robi się też kilka rund warsztatowych, najlepiej w poszczególnych obszarach, a następnie wspólnie warsztaty cross-procesowe, na których zbierają się wszyscy właściciele procesów i określają z jednej strony ryzyka na styku obszarów, a z drugiej jest okazja do uspójnienia tego wartościowania dla poszczególnych ryzyk. Czyli zbudowania wspólnego zrozumienia. Mało tego, takie warsztaty podnoszą też świadomość tematyki tej organizacji. To jest bardzo istotne. Dajemy tam przykłady takich ryzyk, jakie mogą być skutki działań z takimi uprawnieniami. A dzięki temu biznes też lepiej rozumie, że jest właścicielem tych ryzyk, a właśnie nadmiarowych uprawnień. Dobrze, przejdźmy teraz do ostatniego błędu, który przygotowaliśmy na dzisiaj, czyli błąd numer 5. Brak integracji danych z matrycy z procesem opracowania i nadawania uprawnień. No może Filip, co możemy więcej powiedzieć o tym błędzie? No wiesz, matryca jest piękna, ale niestety jest tylko na papierze. I kompletnie nic z tego nie wynika dla
dla organizacji. Nic z tego nie wynika dla zespołu ról i autoryzacji, który nic o niej nie wie, nie używa jej w procesie budowania ról. Biznes nic nie wie o tych ryzykach, nie używa ich w procesie nadawania uprawnień. A jaki to generuje, Andrzej, skutek? No przede wszystkim proces zarządzania dostępem nie adresuje kluczowych ryzyk. W tym kontroli prewencyjnych, jak analizy SOD przed nadaniem dostępu i kontroli detekcyjnych lub korekcyjnych, takich jak na przykład okresowego przeglądu ryzyk lub dostępów. Mhm. To powoduje kumulację ryzyka w uprawnieniach użytkowników. I tak się zastanawiam, Filip, co my tutaj możemy podpowiedzieć? Wiesz co, no to, że zarządzanie ryzykiem nadmiarowych uprawnień dostępu i jego uwzględnienie tego ryzyka w procesie nadawania uprawnień jest po prostu kluczowe. Ten proces oparty o ryzyka właśnie w taki sposób trzeba zaprojektować, aby określić zarówno cele tego procesu, jak i jego uczestników oraz pamiętanie o warstwie narzędziowej, czyli jeszcze raz automatyzacja. Okej, to byłby ostatni z 5 błędów, które przygotowaliśmy na dzisiejszy odcinek. Zachęcamy do zgłaszania Waszych propozycji. Na podstawie Waszych opisów przygotujemy drugą część tego odcinka, gdzie omówimy kwestie, które w obszarze rozdziału obowiązków zabolały najbardziej. Przypominamy też, że mamy odcinek na poziomie podstawowym, w którym możecie sobie przypomnieć terminologię. Mamy również 2 odcinki prezentujące narzędzia do automatyzacji tych procesów. Zapraszamy też do zgłaszania Waszych propozycji i tak jak mówiliśmy na starcie, mamy dla Was specjalne nagrody. Tak, dla tych 5 pierwszych osób, które pod tym filmem zrobią komentarz z przykładem błędu, którego nie było poruszonego tego w filmie, a jest to błąd z Waszych środowisk, które obserwujecie w tym obszarze, dla nich damy specjalne upominki z logo Gierce Ninja. Obserwujcie i subskrybujcie nasz kanał. Dzięki za dzisiaj. Cześć. Cześć.